Znajdź obraz odcinka IN to jest odcinek IN i odcinka TO, to jest odcinek TO w symetrii osiowej względem prostej Y równa się minus X minus 2. Ta fioletowa prosta, zaznaczona linią przerywaną, to oś symetrii. Czyli prosta względem której przekształcamy odcinki IN i TO. I jak widać, rzeczywiście jest to prosta y równa się minus x minus 2. W tak zapisanej postaci równania prostej, współczynnik przed zmienną x to współczynnik kierunkowy. Wynosi minus 1. Widać na rysunku, że współczynnik kierunkowy, albo inaczej współczynnik nachylenia prostej, to minus 1. Jeżeli punkt leżący na prostej przesuniemy o pewną liczbę jednostek w prawo, czyli w kierunku x, to zmienna y dla tego punktu zmieni się o ten sam. Samą wartość ze znakiem przeciwnym. Jeżeli x jakiegoś punktu na tej prostej zmienimy o plus 1, to żeby ciągle leżał on na tej prostej, y tego punktu musi się zmienić o minus 1. Jeżeli dla punktu na prostej zmienimy x o plus 2, to żeby punkt o takiej zmiennej x leżał na tej prostej, y musimy zmienić o minus 2. Widać też z tego wzoru, że jeżeli x równa się 0, to y równa się minus 2. x równa się 0. Y rzeczywiście równa się minus 2. Punkt przecięcia z osią Y to punkt o współrzędnych 0 minus 2. I polecenie w tym zadaniu brzmi, narysuj obrazy odcinków w tej symetrii, korzystając z wykresu interaktywnego. Możemy sobie dowolnie przesuwać końce tych odcinków. Możemy tak zupełnie na oko znaleźć ich obrazy. Obraz dłuższego odcinka będzie gdzieś tutaj, krótszego, jakoś tak z grubsza na oko, o tutaj. Ale chcemy, żeby było to zrobione dokładnie, a nie w przybliżeniu. Chcemy znaleźć dokładne obrazy odcinków w tej symetrii. Spróbujmy w jakiś sposób dokładnie wyznaczyć miejsce położenia obrazów bez żadnego szacowania na oko. Podstawowa sprawa jest taka, że jeżeli chcemy znaleźć obraz wybranego punktu w symetrii osiowej, na przykład szukamy obrazu punktu i, to musimy znaleźć. Rzut prostokątny tego punktu na osi symetrii. W tym celu musimy narysować prostą przechodzącą przez punkt i i jednocześnie prostopadłą do osi symetrii, czyli do prostej zaznaczonej linią przerywaną. Możemy sobie dla jasności zapisać jej wzór: to jest prosta y równa się minus x minus 2. Współczynnik nachylenia naszej osi symetrii, albo inaczej współczynnik kierunkowy, to minus 1. Chcemy teraz poprowadzić prostą przechodzącą przez punkt i, która jest jednocześnie prostopadła do prostej, która jest osią symetrii. To, co teraz robię, nazywa się rzutem prostokątnym punktu na prostą. W tym przypadku jest to rzut prostokątny punktu i na prostą y równa się minus x minus 2. Znajdujemy się na osi symetrii, w punkcie, który razem z punktem i tworzy prostą prostopadłą do osi symetrii, czyli tutaj jest kąt prosty. I poruszamy się dalej. W tym samym kierunku, po tej samej prostej, aż znajdziemy się w takiej samej odległości od osi symetrii jak punkt i, czyli ta odległość jest równa tej odległości. I w związku z tym, ten punkt jest obrazem punktu i w symetrii osiowej względem prostej y równa się minus x minus 2. Możemy też podejść do tego inaczej. Mniej geometrycznie, a bardziej algebraicznie, czyli mniej rysunkowo, a bardziej obliczeniowo. Jeżeli nasza oś symetrii, czyli prosta o równaniu y równa się minus x minus 2, ma współczynnik nachylenia równy minus 1, to prosta, która jest do niej prostopadła, ma współczynnik kierunkowy równy liczbie przeciwnej do jej odwrotności. Odwrotność minus 1. To też minus 1, bo 1 podzielone przez minus 1 to też minus 1 i do tego liczba przeciwna, liczba przeciwna do minus 1 to 1, minus minus 1 to 1, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi 1. I jak się dobrze przyjrzeć, to tak właśnie udało nam się to narysować. Jeżeli współczynnik kierunkowy równy jest 1, to przesuwając się z punktu na tej prostej do innego punktu leżącego również na tej prostej, zmieniamy współrzędną x i współrzędną y o tyle samo, o tyle samo jednostek długości. Na przykład, jeżeli chcemy przesunąć się z punktu i do tego punktu, to musimy zmniejszyć współrzędną y o 4. I współrzędną x również musimy zmniejszyć o 4. Jeżeli teraz szukamy obrazu punktu i w symetrii osiowej względem tej fioletowej prostej, to musimy tę operację powtórzyć. Jeszcze raz zmniejszamy x o 4, przesuwamy się od minus 2 do minus 6, jeszcze raz zmniejszamy y o 4 i lądujemy w tym punkcie, czyli w punkcie o współrzędnych minus 6 i minus 4. To jest obraz punktu i w tym przekształceniu. Zróbmy to samo dla punktu n. Tak jak poprzednio, rysujemy prostą prostopadłą. Powinna mieć współczynnik kierunkowy 1, bo współczynnik kierunkowy fioletowej prostej wynosi minus 1. Liczba przeciwna do liczby odwrotnej do minus 1 to 1. Żeby przejść z punktu n do punktu przecięcia, musimy przesunąć się w dół o 1,5 jednostki i w poziomie w lewo też o 1,5 jednostki. I taką samą operację powtórzymy po drugiej stronie fioletowej prostej. Ponieważ chcemy pozostać na prostej prostopadłej, to również przesuniemy się o 1,5 jednostki w lewo i o 1,5 jednostki w dół. I mamy punkt o współrzędnych x równe 3 i y równe minus 8. Jesteśmy na prostej prostopadłej w takiej samej odległości od osi symetrii. Obraz odcinka IN będzie odcinkiem pomiędzy punktami minus 6 minus 4. I 3 minus 8. Możemy go zaznaczyć w zadaniu minus 6, minus 4 i 3 minus 8. Trochę go przesunęliśmy. Na początku na oko był zaznaczony prawie dobrze. Teraz jest dokładnie tu, gdzie powinien być. Teraz możemy zrobić dokładnie to samo z punktami T i O. Z punktu T rysujemy prostopadłą do osi symetrii. Znowu ma ona współczynnik kierunkowy równy 1, bo jest prostopadła do prostej o współczynniku kierunkowym równym minus 1, i żeby wzdłuż tej prostej dostać się z punktu T na oś symetrii musimy przesunąć się w kierunku X od 5 do 1 drugiej, czyli współrzędną X zmniejszamy o 4,5. I współrzędna Y też musi się zmniejszyć o 4,5. I tak samo jak poprzednio, chcemy, żeby obraz punktu znajdował się na tej samej prostej prostopadłej do osi symetrii, więc znowu x zmniejszamy o 4,5, pół, 1, 2, 3, 4 i y też zmniejszamy o 4,5, pół, 1, 2, 3, 4. I mamy obraz punktu t. Jego współrzędne to x równe minus 4 i y równe minus 7. Zaznaczmy go w zadaniu na portalu Khan Academy na wykresie interaktywnym. x równa się minus 4, y równa się minus 7. Drugi koniec obrazu tego odcinka możemy zlokalizować na parę sposobów. Możemy powiedzieć, że długość odcinka TO to dwie jednostki, czyli długość jego obrazu też musi wynosić dwie jednostki. Ale możemy wyznaczyć położenie obrazu punktu O tak jak poprzednio. Z punktu O rysujemy prostą prostopadłą do osi symetrii. Wiemy już, że jej współczynnik kierunkowy wynosi 1, czyli każda zmiana współrzędnej x pomiędzy tym punktem i tym punktem będzie odpowiadała takiej samej zmianie współrzędnej y. Współrzędną x zmieniamy z 7 na 1,5, czyli zmiana wynosi minus 5,5. I zmiana współrzędnej y również wynosi minus 5,5. Przedłużamy tę prostą w tym samym kierunku o takie same wartości obydwu współrzędnych, czyli zmniejszamy wartość współrzędnej x. O 5,5 pół 1, 2, 3, 4, 5 jesteśmy tutaj i zmniejszamy wartość współrzędnej y o 5,5 pół 1, 2, 3, 4, 5. I jesteśmy tutaj, czyli w punkcie o współrzędnych x równe minus 4, y równe minus 9. I tak właśnie zaznaczyliśmy na interaktywnym wykresie x równe minus 4 i y równe minus 9. I to jest koniec zadania. Narysowaliśmy obrazy odcinków IN i TO w symetrii osiowej względem fioletowej prostej.